FastWayCard to firma technologiczna zajmująca się szeroko pojętym e-commerce'em. Jak myślimy sobie o sklepach online, o sklepie internetowym, to FastWayCard zajmuje się dokładnie tym obszarem, tą działką. Nasza oferta jest skierowana głównie do retailerów, do firm, sieci handlowych, które znajdują się w galeriach handlowych lub chcą tam być, do firm, które chcą de facto rozpocząć swoją przygodę z online. Chcą wejść do świata internetowego i tam rozwijać swoją markę i sprzedaż. FastWayCard jako firma ma bogate doświadczenie związane z budowaniem sklepów internetowych oraz doświadczenie w długofalowych relacjach z naszymi klientami i partnerami. Nasze technologie to Magento, na niej się opieramy, ją rozwijamy, mamy specjalistów dokładnie w tej dziedzinie i dlatego na nią postawiliśmy, ponieważ przynosi nam też wymierne efekty oraz dzięki temu naszym partnerom. Nasza oferta jest bardzo atrakcyjna pod kątem modelu biznesowego, który to jest Success Fee i powoduje, że nasi partnerzy bardzo wiele korzystają na tym, że jesteśmy czasem nawet trochę bardziej zaangażowani w to, żeby były efekty, niż nasi partnerzy. Dlatego, bo ten model spowoduje, że rzeczywiście musimy się postarać, żeby był efekt biznesowy. Pakiet, który oferujemy, zawiera w sobie wszystkie rzeczy od strony technicznej, od strony operacyjnej. My tak naprawdę martwimy się o to, czy sklep chodzi, na jakim jest serwerze, czy ma odpowiednie certyfikaty, bezpieczeństwo oraz także od strony stricte prawnej, regulaminów i polityk prywatności. Więc tym wszystkim martwimy się my i nasi partnerzy nie muszą się przejmować. Nasi klienci to m.in. Rekman, Kari, Meble Vox, Bialkon. Nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu. Tam jest nasz zespół, który od lat zajmuje się e-commerce'em. Są tam ludzie z doświadczeniem. Są to specjaliści, którzy zajmują się dokładnie tym wycinkiem. Dokładnie tym, ponieważ to jest ten obszar, w którym się specjalizujemy i w którym chcemy pozostać, w którym czujemy się dobrze. Serdecznie zapraszam na naszą stronę fastwhitecard.com oraz na Facebooku.